Zamiast pić soki owocowe, to trzeba sobie smoothie zrobić, koktajl, który się będzie składał z mango, z ananasa, borówki z Fejsą North Carolina. My do Fejsą po ziemniaki jeździliśmy, pamiętacie? Woziliśmy ziemniaki z Fejsą do koło Warsaw, zaraz koło Warszawy. Prawdziwa amerykańska borówka. Ale teraz coś dla smaku, a nie dla zdrowia. Żeby to było dobre, to ja sobie dodam tutaj miodu. Prawdziwego, naturalnego miodu, od znanego mi pszczelarza z Koloradu. Ale miód zawiera dużo cukru, który nie jest zdrowy oczywiście. I to nie ma znaczenia, czy to jest miód, czy to jest cukier z miodu, czy cukier z cukiernicy. Jest tak samo niezdrowy. No ale dlaczego w takim razie miód stosuje? No bo miód oprócz cukru ma parę innych rzeczy, które są dobre dla zdrowia. Więc pod tym względem miód jest lepszy. Natomiast jeśli chodzi o sam związek chemiczny zwany sacharozą, to jest on tak samo niezdrowy w miodzie, jak i w cukiernicy. Do tego parę obranych owoców litchi, czyli tak zwanej chińskiej śliwki, która też ma dużo antyutleniaczy i podobno zwalcza komórki rakowe. Z lodóweczki sobie weźmiemy tutaj trochę zamrożonych truskawek. Od lokalnego rolnika. No i co? Się więcej nie mieści nic. A jeszcze troszkę śmietanki sobie dodamy. Co sobie będziemy żałować? Można też kefiru zamiast śmietany, także następny koktajl sobie zrobię z kefirem. Ciekawe tylko, jak ja tego miksera tu zmieszczę teraz. Owoce litchi tak wyglądają. Jak się je kupuje, to powinny być, no im bardziej czerwone, tym lepsze. Zielone są kwaśne, niedojrzałe, mogą tam jakieś toksyny zawierać. Te są w sumie niezbyt, no jeszcze są takie kwaskowate. Bo one też nie dojrzewają już potem, po zerwaniu, więc po prostu trzeba szukać takich żółto-czerwonych, unikać zielonych. Tak widzę to w realu one są bardziej żółte niż mi się tutaj wyświetla w kamerce, więc może obraz kamerki troszkę oszukiwać, ale no mogłyby być troszkę bardziej zaczerwienione. A koktajl nabrał koloru brzoskwiniowego. Zaraz weźmiemy słomkę. No fantazja. Jakie Red Bulle, jaka Coca-Cola. To naprawdę wspaniały napój. Nawet bez tego miodu byłby dobry. Ale z tym miodem jest lepszy. Ruszamy w drogę na naszą wycieczkę, może nawet pielgrzymkę, bo pojadę do siedziby telewizji EWTN w Birmingham w Alabamie. I w Birmingham będziemy też oglądali muzeum motocykli, największe muzeum motocyklowe na świecie.
jedziemy do Chimney Rock. Bardzo fajna góra, skała, na którą windą się wyjeżdża. $15 trzeba zapłacić za wstęp. Powiedzieli mi państwo, że wczoraj tu jacyś Polacy byli. A my jedziemy dalej. Jeszcze mamy 3 km na górę. To jest tunel, którym idziemy w stronę windy. Tunel wydrążony w skale. I w środku góry jest winda, którą się wyjedzie na górę. Taka ciekawostka dla wygodnych turystów, żeby się nie męczyli za bardzo. Wysokość tej windy to jest 26-piętrowy budynek. Oczywiście wszystkie takie atrakcje głównie polegały na tym, żeby zarabiać pieniądze, więc wyjście z windy jest prosto do sklepu. A w sklepie no, różne rzeczy, za które trzeba przepłacić 3 razy. Na przykład herbatka, która smakuje tak jak każda inna herbatka, ale to jest turystyczna górska herbatka i dlatego jest parę razy droższa. A tam jest ta górka, na którą właśnie się spindramy. Dzisiaj wyjątkowo wiatru nie ma. Więc nie będzie nic szumiało w kamerce. Tu na dole jest ta szosa, którą jechaliśmy. Tu jest ta skała, na którą wychodzimy. A tu windą, dojechaliśmy windą do tego miejsca. Więc idziemy sobie zobaczyć na tą skałkę. Taka atrakcja, $15 dla emerytów. Dla młodszych $17, także zniżki dostałem całe $2 ze względu na to, że jestem stary dziadek. Tutaj jest takie miejsce, gdzie można sobie popatrzeć jeszcze na ten świat. No to troszkę już wiaterek wieje. Pięknie tutaj jest, jak w Bieszczadach. A ja, wiecie, wy już wszyscy wiecie, że ja mam lęk wysokości. I prawdę mówiąc, jak patrzę na te schodki, to troszkę mnie tutaj już adrenalinka kopi. No ale chodzi o to, żeby nie spoglądać na dół i środkiem udawać, że nic się nie dzieje. No bo skoro się wydało tyle kasy, to trzeba wyjść, nie? Chociaż te drewniane skrzypiące schody. Ale kwardym trzeba być, kwardym. Skąd to drzewko się tu wzięło? Nie są najlepsze warunki dla drzewa, żeby tu rosło. Za 1280 stóp. Trzeba to pomnożyć razy 30,5 cm i wyjdą nam metry. Czyli razy 30,5 dzielone na 100. Dalej można wyleźć wyżej jeszcze, ale chyba już bez mnie. Ktoś tam wylazł i spogląda na świat stamtąd, ale ja już wracam do samochodu i jedziemy do Eszwy. Thank you. 27 pięter do środka góry i tunel, żeby, no bo góra, wiadomo, u góry wąska, na dole szeroka, więc trzeba teraz wyjść z tej góry takim tunelem. A jakby się schodziło na nogach, to pani powiedziała 45 minut do godzinki spacerku i nie jest to trudna droga. Chimney Rock zaliczony. Kiedyś tu trzeba będzie wrócić, bo tutaj jest bardzo ładnie i tu troszkę sobie można pochodzić.
Gdzie jest kamerka? Więc ja tutaj jeszcze wrócę. Tutaj jest jakaś po prostu szopa. I w tej szopie stoją różne ciekawe pojazdy. Taka chątka mała by mi się przydała w tym kamperku pewnie. Rowerki, motocykle, jakiś samochód stary. Tam jakiś Harley pod płotem. Z takich Harleyów, których na co dzień się nie widuje, jednocylindrowy. Obok niego drugi taki sam. Tu kolejny samochodzik. Ford. I przyczepka do motocykla. Tylko nie ma motocykla do tej przyczepki. No to popatrzmy, co tutaj jest. To są prawdziwe Harley. Głównie jest muzeum Harley, ale nie tylko. Trójkołowy Harley z naczepą. Dobry. Tutaj jakiś z wózkiem bocznym, lekko podniszczone z ciachami te motory, pajęczyny. A tam przyjechała grupa motocyklistów kolejna. Bo tu w górach bardzo dużo motocyklistów jeździ. Tu jakiś trójkołowy Harley'ek dostawczy, że tak powiem. Następny z wózkiem bocznym. Jeszcze z takim trapezowym zawieszeniem z przodu. Fajnie to wygląda. Tego można na YouTube zobaczyć. Jak się zeskanuje ten kod. Ciekawe, czy tu będzie jakaś informacja. Ten ma tutaj, jak to się nazywa? Na rajdach się stosuje takie urządzenie, które pokazuje, gdzie mamy jechać. No ale w tamtych latach już takie urządzenie było. Rzędowy czterocylindrowy motocykl. Henderson. Motocykle Henderson. Silnik Henderson. Czyli ponad 100 lat. A ten w salonie na stole. Reading standard.
co o tym możemy przeczytać z 1909 roku. Też pięknie restaurowany. Taki prawie że rower, a już ma dwa cylindry. No jest to kawał muzeum, prawdę mówiąc. Jestem tu pozytywnie zaskoczony, ile tutaj jest pojazdów fajnych. Dla miłośnika motocykli to tak jakby dzieciak wszedł do sklepu z cukierkami. Tak to się mówiło. Było takie powiedzenie. Szkoda, że nie ma więcej informacji o tych motocyklach. Tutaj Indian, które to są lata, jakie to są roczniki. A ja niestety nie jestem zbyt wielkim znawcą, więc niewiele wam mogę powiedzieć, no ale możecie je sobie pooglądać. A tu mamy Cadillaca, takich jak mój, tylko starszy o 2 lata. Starszy o 2 lata od mojego. Mój już ma szybę w jednym kawałku, ma trochę grill inny. Mam większy bagażnik podniesiony, ale to jest ten sam model, Cadillac Series 627. Piękny Cadillac dwudrzwiowy, ten już z szybą, ten też jakiś 54 rok, Eldorado kabriolet. Patrzcie, jak się zmieniło przez 6 lat, szyba wygięła się zupełnie, z przodu też ma ciągle podobne elementy, ale z przodu już ma te brwi nad oczami. Już jest grill większy, ładniejszy, już tak bardziej luksusowo ten Cadillac wygląda. Bo ten to tak troszkę jak Chevrolet wygląda. Z 1908 roku Apache. Z 32 motocykl do pobijania rekordów prędkości. Tu widzicie, ma siodełko i na baku ma jeszcze poduchę, żeby się położyć na nim, żeby zmniejszyć opory powietrza. 115 mil na godzinę, czyli 160-185 km na godzinę można było na nim osiągnąć. A na tym z kolei Harley'u, który też służył do pobijania rekordów prędkości, udało się osiągnąć ponad 100 mil na godzinę, ponad 160 km na godzinę, ten z 30 roku. Tutaj parę złomków jeszcze nie odrestaurowanych, ten też ma taką informację, gdzie to jechać. Napiszcie w komentarzach, jak to się nazywa poprawnie po polsku albo po angielsku. Harley Davidson z 15 roku. Przejechał w 2010 roku 3300 mil, prawie 6000 km w 16 dni i zajął 5 miejsce. Był jednym z 10 uczestników, którzy mieli perfect score. State Patrol 23. Tu mamy policyjnego Harley'a z krótkofalówką, z syreną, z radiem. Kolejne Harley'e, tutaj policyjny, z taką ładną panią policjantką. No, przez taką panią policjantkę być aresztowanym to sama przyjemność. Tu też policyjny Harley na pedale.
trójkołowych, ale jak policyjne kaski z różnych stanów. Tu kolejny trójkołowiec, taki bagażówka. I dwa motocykle z wózkami bocznymi. Tu mamy jakieś samochody, Packarda. Tu jest Packard. Ośmiocylindrowy kabriolet. Kolejny fajny klasyk w stanie takim oryginalnym, który przejechał od wybrzeża do wybrzeża. Motocykl z 1915 roku. Tysiące mil z Kitty Hawk, North Carolina, to Santa Monica w Kalifornii. Przejechał. W 2010 roku, znaczy miał już wtedy, to już był wtedy, nie wiem, stuletni motocykl, z którego on jest roku. No, z 15, czyli miał 95 lat. Rajden, don't hide. Jeździcie na nich, nie chowajcie. Kolejna pani policjantka przygląda się wszystkim. Co to za cudo? I samochód ciekawy. Albo ja nie umiem czytać takich liter. Carter, aha, Carter Car. Carter Car. Z 1911 roku. Dziś jest mniej niż 20 takich samochodów na świecie. Interesująca konstrukcja. Chyba jakaś samoróbka, ktoś sobie przerobił Harley'a na trójkołowcy. Siedzi się nisko, czoperowata kierownica. A tu interesujący pojazd z 17 roku. Messenger Pigeon Carrier był produkowany dla wojska i tutaj się woziło, co się woziło, Messenger Pigeon? Gołębie się woziło tutaj? Myślę, że to był motocykl dla gołębnik na kołach i tak funkcjonowała 100 lat temu poczta w wojsku. Wysyłało się gołębie z wiadomościami. Tutaj też kolejne kilka egzemplarzy stuletnich ponad Harley. Ten z 12 roku. Tutaj jakiś z wózkiem bocznym, ale ten wózek taki luksusowy. A nie, to nie boczny wózek, to jest, znaczy wózek jest boczny, tylko kierownica jest taka, że kieruje się siedząc w tym wózku.
po prostu w bocznym wózku sobie kierowca wygodnie siedzi, a tu nawet nie ma siodełka. Prowadzi się go z wózka bocznego i oryginalnie tak był zbudowany w 1916 roku. Kolejne egzemplarze, ten taki uterenowiony na traktorowych oponach, też pewnie jakiś wojskowy. Chopery. Chopper Graveyard, cmentarz chopperów. No jest kolekcja. Jest sobie kolekcja tutaj, trzeba przyznać. Ten z 29. Pope z 11 roku. 1911. Tutaj Eagle, no też mający ponad 100 lat najprawdopodobniej. Ale 45 roku. Z 49 co 45, czyli chyba chodzi o 45 cali pojemności. Czyli to jest 750 cm. Jest tu kawał historii rozwoju motoryzacji. O tym, jakie łańcuchy ma fajne. To taki do wjeżdżenia na pionowe ściany, tak? Hill Climb Champion. No, wyjeżdża się pod górę na takim pionową, więc żeby się dobrze wgryzał, to miał łańcuchy zrobione, ale wiecie, z łańcuchy motocyklowe miał założone. Nie krowie, tylko motocyklowe. A ten co z Jurassic Park? Speed King, Indian Chief Speed King. Jeszcze jeden z bocznym wózkiem, ale nie wyścigowy. Napęd na oba koła z tyłu.
1948 roku, ładnie utrzymany albo odrestaurowany. Ten z 1948 też. A ten tutaj z 1962. Problem jest, że takie Harley'e już od czasów II wojny światowej do dzisiaj to się niewiele zmieniły. To jest taki klasyczny wygląd jak Peterbilta czy Kenwortha ciężarówki. Teraz mi się skończy prąd baterii. Chyba muszę zacząć szybciej wędrować, bo zaraz mi się skończy prąd baterii. Nie przypuszczałem, że to muzeum takie duże jest. Czwarty rok, 18. Też jakieś warsztaty, gdzie je restaurują, odnawiają. No bo to trochę roboty jest przy tych motocyklach. Samochód z 1932 roku, supercharged z kompresorem. Tu kolejny motocykl do wyjeżdżania na te górki. No ten to łańcuchy ma poważne. To są poważne łańcuchy i przełożenie odpowiednie. Długi wahacz tyłu. $160 to $200 taki motocykl kosztował. To jest rok 1911. Tam mamy Indian z 1908 i z 1905 Yale. Prototyp Headstone z 1913 roku. Elk. Wózek boczny z 1913 i motocykl z 12 roku. To są lata 30. To w latach 30. ten motocykl nabrał takiego kształtu współczesnego. To znaczy, o ile klasyczne Harley'e można nazwać współczesnym kształtem, no ale do dziś są produkowane motocykle takie z 90 lat, że w zasadzie niewiele się różnią tym wyglądem. Wyjdziemy na górę, popatrzymy, co tutaj jest. No, a co by tu mogło być? Na motocykle oczywiście. Więcej motocykli. Of course,
now though, this would have had a metal plate over the top of it. In the old days, sometimes these pistons let go. Can you manage? Yeah. Sometimes these pistons let go, but right. They would come up and break ribs and like that. And this is the man that actually No nie wiem co tu powiedzieć, bo mi słów brakuje. Ale to tylko przedsmak tego, co zobaczymy w Alabamie. Niestety był to koniec naszej wycieczki. Nie dotarłem do Birmingham w Alabamie. Okazało się, że mam problem z ładowaniem w samochodzie, w związku z czym się zatrzymałem, żeby zobaczyć, na czym problem polega. Tam się kabel przegrzewał. Niestety przepalił się bezpiecznik od rozrusznika. I jak stałem na tym poboczu, to już nie byłem w stanie odpalić samochodu. Musiałem zadzwonić po lawetę, a nawet konkretnie o ciągnik, na który czekałem chyba 6 czy 7 godzin. Przyjechał dopiero wieczorem, żeby mnie pociągnąć, żeby nie uszkodzić automatycznej skrzyni biegów. Musieliśmy rozkręcić wał napędowy, znaczy kierowca tego holownika rozkręcił wał napędowy. Zaciągnął mnie do warsztatu. Tam spędziłem noc. W niedzielę zacząłem się przyglądać, co ja tam mogę zrobić, bo nie bardzo mi się tam chciało siedzieć do poniedziałku, tym bardziej, że wcale nie było pewne, że w poniedziałek będą mieli miejsce na warsztacie, żeby mnie wziąć od razu. Udało mi się połączyć te kable poza bezpiecznikiem, także odpaliłem ten samochód, no ale już nie jechałem dalej, wróciłem do domu. W domu zacząłem się przyglądać, na czym problem polega, bo była transmisja na żywo i wiele osób z Was się mnie pytało w komentarzach pod poprzednimi filmami, jak to się skończyło. Więc skończyło się tak, że po prostu musiałem kupić nowe bezpieczniki. Tam są bezpieczniki, są nitowane do takiej płytki, nie da się ich wymienić, trzeba całą tą płytkę kupić, więc kupiłem tą płytkę u Forda, wymieniłem. To naprawiło problem, ale żeby się problem nie powtórzył, musiałem odłączyć dwie ładowarki. Jak wiecie, w moim systemie ładowania miałem 6 ładowarek połączonych równolegle, które dają dość wysoki prąd ładowania. Ten prąd, ja mam na tyle mocne alternatory, że alternatory sobie z tym radziły. Okazało się, że nie radzą sobie z tym kable, które łączą alternator z resztą aut. Z jakiegoś powodu Ford dał bardzo mocne alternatory, ale dał zbyt cienkie kable, żeby te alternatory wykorzystać, co za bardzo nie ma sensu, więc po prostu nie jestem w stanie korzystać z 6 ładowarek. Żeby to było bezpiecznie, żeby się nie przegrzewało, żeby ten problem się nie powtórzył, mogę korzystać najwyżej z 2 ładowarek. No to spowoduje to, że ładowanie moich akumulatorów, które są tutaj no pode mną, ja na nich siedzę, znaczy ja siedzę na fotelu, ale fotel jest umocowany nad akumulatorami. Jakbym rozładował te akumulatory do końca, to załadowanie ich ponownie zajmie około 9 godzin teraz, a nie 6 jak przedtem. Także ciągle nie ma tragedii. Po prostu musiałem poprawić to, bo byłem zbyt wielkim optymistą, uważając, że szybciej te akumulatory naładuję. Także nic się nie dzieje. Polacy, nic się nie stało. Sytuacja jest pod kontrolą, wszystko jest naprawione. Teraz jest sobota wieczór, czyli no u Was już jest północ soboty na niedzielę. A plany są dalej takie, że w poniedziałek ruszymy w dalszą drogę. Jedyny problem jaki jest, to jakieś straszne pożary w Kanadzie są, no ale mam nadzieję, że uda nam się przejechać obok nich, że to nie zmieni naszych planów. W każdym razie najpierw jedziemy do Montany, a potem dopiero będziemy planowali co dalej. Także problemy w kamperku naprawione i
plan wyjazdowy na poniedziałek rano też jest, będą też, obiecuję, będą codziennie shorts albo nawet parę razy dziennie z każdego etapu podróży, a dłuższe filmy z trasy będę produkował w miarę możliwości. Jak wiecie, od innych youtuberów czasami to zajmuje parę tygodni albo nawet parę miesięcy, zanim się uda taki film skleić. Obiecuję, że u mnie tak długo nie będzie, no ale te dłuższe filmy mogą nie być tak na bieżąco, ale te shorts będą codziennie, więc będziecie wiedzieli, gdzie jestem, dokąd jadę i jak się sprawy rozwijają. To tyle w takim razie, więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco wiedzieli, co się dzieje i będziecie mogli śledzić nasz wyjazd. Nie wpuścili nas do Forda, jakaś okolica to nie najlepsza chyba podejrzana, bo security ma całą dobę. To znaczy, mógłbym zostawić auto w środku, ale nie mógłbym zostać w aucie, więc zostanę po drugiej stronie ulicy. Trzeci członek naszej załogi. No chodź. Trenuję, żeby mieć kondycję. Oddawaj tego kijaszka. Maja, chodź. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Nie dam rady złapać. Maja, chodź. Masz. No masz. Chodź. Na dwóch nogach pięknie. No to rzuć.